Beata, 42 lata, niepracująca matka czwórki artystycznie uzdolnionych dzieci, zadaje proste pytanie. Co jest poza koncertami rockowymi dla młodzieży, która jest artystycznie uzdolniona i chce się spełniać? Co dla ludzi 35+ i 40+? Co się stało z Festiwalem Muzyki Romantycznej i następcą tego festiwalu Klasyką Jesieni, Jesienią Klasyków, której nie ma w tym roku w preliminarzu Poloneza, czy będzie coś z tym? Co się w ogóle stało z muzyką poważną w naszym mieście i z festiwalami, które były, a które nie są i niestety wszyscy nad tym ubolewają? Nie wiem, kto to są wszyscy. Ja może kontrowersyjnie odpowiem pani tak, że gdyby pani wsłuchała się w tezę postawioną na początku naszego spotkania, to w dobrej woli i w dobrze pojętym interesie naszym wspólnym i zastanowić się nad tym, co powiedziałam. Jeżeli państwo uznacie za stosowne, ja postaram się przy pomocy dyrektorów jednostek odpowiedzieć na te pytania, ale najważniejsze dla mnie jest to, żeby przebiło się to, co mówiłam, że owszem, jesteśmy stroną na tyle, że się wsłuchujemy w dyskusję między państwem, między różnymi stowarzyszeniami, fundacjami, różnymi środowiskami, różnych segmentów wiekowych i tak dalej. Moim zadaniem jako przedstawiciela urzędu jest to, żeby państwa przekonać do tego, że można lepiej wydatkować pieniądze. A jaką formę wypracujemy, to jest cały właśnie 6 miesięcy, minimum 6 miesięcy, okres na debaty, konsultacje. Ustawodawca przewidział minimum 6 miesięcy, można i dyskutować, jeżeli państwo będziecie chcieli, 6 lat, 7. To, co wypracujemy, będzie to nie tak, że Urząd Miasta się uprze i wprowadzi jakiś model. Model jest wstępnie wypracowany przez firmę Antares, żeby połączyć, dobrze państwo o tym wiecie, żeby połączyć jednostki kultury, bo to spowoduje lepsze wydatkowanie pieniędzy. Pracownicy administracji nie powinni głównie wypełniać jednostki kultury. Powinni wypełniać jednostki kultury swoją pracą animatorzy kultury, instruktorzy. I to jest zadaniem naszym. Natomiast jaki model państwo wypracujecie? Jeżeli debata doprowadzi do tego, że społeczeństwo skierniewictwo powie, nie chcemy żadnych zmian, to nie będzie tych zmian. My jesteśmy od tego, żeby się wsłuchać w to, co państwo wreszcie w debacie, poważnej debacie o kulturze wypracujecie. I tyle. Tylko z tych 6 miesięcy bodajże chyba zostały 3. Ale możemy dłużej dyskutować, to jest minimum. Możemy przesunąć, dopóki nie wypracujemy modelu, dopóki społeczeństwo Skierniewic nie powie, nie określi się, jaki ma model kultury.